To było pierwsze takie spotkanie w Lubinie w uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie zwaną Bożym Ciałem. Na rynku stanęła scena, na której wierni śpiewali i modlili się. Spotykamy się na lubińskim rynku, żeby ogłaszać, że Panem i Królem całego świata, w tym także naszego miasta, jest Jezus Chrystus. Dlatego nazwaliśmy to wydarzenie Jezus na rynku. Wierzymy, że Jezus jest w nas i szczególnie dzisiaj w Boże Ciało, kiedy odbywają się procesje z Najświętszym Sakramentem i Jezus przechadza się pośród nas po ulicach naszego miasta. Chcieliśmy, żeby w tę uroczystość uczynić takie wydarzenie Jezus na rynku, zaprosić ludzi do wspólnego uwielbienia Pana Jezusa, wspólnej modlitwy. W kilku miejscach na placu organizatorzy rozstawili specjalne namioty. Adoracji, Dom Piękna, Szpital Polowy czy siłownie dla mężczyzn. Jest też taki Dom Piękna, gdzie kobiety modlą się za wstawiennictwem Maryi o odnowienie swojego serca. I jest też siłownia dla mężczyzn, gdzie modlimy się za mężczyzn o moc duchową do wszystkich zmagań, które mają. Jesteśmy katoliczkami, a dzisiaj jest takie wyjątkowe święto. Pan Jezus chciał, żebyśmy razem z nimi dzień właśnie Bożego Ciała przeszli ulicami miasta. A ponieważ ja jestem z grupy takiej odnowy w Duchu Świętym, to jest parafia Jana Bosko, tam właśnie jesteśmy zrzeszeni, tam się umacniamy, tam poznajemy Jezusa i Pan Jezus nam dał takie słowo, żebyśmy taką propozycję, Duch Święty nam dał, żebyśmy szli właśnie na miasto, tak jak mówi papież Franciszek. Przyszedłem tutaj, bo jakiś czas temu w swoim życiu rzeczywiście doświadczyłem miłości Pana Boga. Zobaczyłem, że Pan Bóg mnie bardzo kocha i tak mocno doświadczyłem Jego miłości, że mam pragnienie, żeby też innym głosić miłość Bożą. Głoszenie Słowa Bożego nie jest łatwe, ale mamy Ducha Świętego, który wstępuje na nas i pomaga nam. On wkłada w nasze usta słowo, jak głosić właśnie Ducha, jak głosić Jezusa. Spotkanie w rynku było podsumowaniem tak zwanego modlitewnego Jerycha, które trwało przez 7 dni i zakończyło się właśnie w uroczystość Bożego Ciała.